W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak Hiszpanią zwiększyć income z 63 golda do ponad 1000. Dzisiejszy odcinek to trzecia część krótkiego cyklu skupiającego się na koloniach, zwłaszcza w pierwszym odcinku i na początku drugiego. Drugi odcinek to pokazanie trade company, jak nimi zarządzać, jakie budynki budować. Tworzyłem mini playlistę, macie ją w opisie, jak i przypiętym komentarzu. Dzisiaj zajmiemy się robieniem pieniążków, bardzo dużych pieniążków. Co nie oznacza, że nie będzie tutaj jakichś podbojów, bo zamierzam dokończyć podboju Afryki Centralnej. Musimy podbić dawne tereny Maroka, a jak starczy czasu, zajmiemy się również Zanzibarem. Totalnie oleję Indię za to. Nasz total income to 204 golda, mamy 200 tysięcy armii oraz 133 limitu floty. Idee następujące wybrane. Będę też kasował idee eksploracyjne, ale uwaga, zostawię ekspansywne. One są dość ważne. A, i oczywiście mieliście rację, wszystkie modyfikatory zwiększające nam transport złota z floty kumulują się o 20%. Dla każdego transportu złota, jaki mamy, jest to niesamowicie mocne. Tak samo jak mocne są wyprzedaże na Enebie, mnóstwo gier, linki jak zwykle w opisie. Rozpoczynamy od inwazji na Hasina i Federation, jakkolwiek się to wymawia. Mam nadzieję, że moje kolonie dadzą sobie tutaj radę. Ja za to dalej atakuję Afrykę. Agresywną ekspansją się nie przejmuję i tak większość z tych krajów zjemy w najbliższym czasie. Te wojny nie stanowią żadnego problemu, więc raczej będę pokazywał ich wynik już totalny. Amciu am. W międzyczasie też kończymy wojnę z tą pierwszą federacją. I zobaczcie, że ja tutaj przekazałem prowincję Portugalii. Dlaczego tak? Już wam tłumaczę. W kolonialnym regionie Meksyku mam już moją kolonię Nową Kastylię. Dlatego chcę, żeby teraz Portugalia miała tutaj 10 prowincji, z których utworzy kolonię. I to spowoduje, że będę miał po zjedzeniu Portugalii dwie kolonie w jednym obszarze. Czemu tak? No domyślacie się, że wezmę w obu koloniach ten bonus do złota oraz dostanę z obu kolonii przy 10 prowincjach dodatkowego kupca. Jest to takie trochę OP. W sumie mógłbym nawet się bardzo bawić i w zasadzie z każdej mojej unii personalnej, czyli Aragonu, Neapolu, stworzyć tutaj kolonię, co by mi dało na przykład dodatkowych 4 kupców zamiast jednego. No ale to już jest taka zabawa na maksa w danym regionie. No i całkiem nieźle nam to się prezentuje. Ostatnia prowincja, którą zaraz tutaj skolonizuję. Zacząłem też już wojnę o Maroko. W sumie to może nawet i o całe wybrzeże. Jeszcze zobaczymy. No, teraz jeszcze buduję wszędzie, gdzie się da, manufaktury, zanim przejdę do kasowania kościołów na tych ziemiach. Oh my god, to będzie masakra. I w sumie też pamiętajcie, że warto jest obniżyć inflację przed taką dużą budową oraz wziąć tutaj od papieża tańsze budowanie. Mam już idee eksploracyjne, na ich miejsce biorę handlowe. Expansion ideas zostawiam ze względu na obniżenie autonomii o 10%. A to jest bardzo mocne. O, w międzyczasie fajna sytuacja. Krim możliwe, że podbije 13 kolonii, więc poczekajmy z wypowiedzeniem im wojny. Podbiłem też dość sporo Margrebu dla nas, chociaż teraz jak patrzę, mam wrażenie, że troszeczkę przegiąłem. Rozpoczynam też już budowanie manufaktur w moich koloniach. Integruję już Portugalię. Musimy ją zjeść, żeby zyskać większe wpływy w naszym handlu w Sewilli. Portugalię dosłownie 35% mi zabiera. Po prostu uwielbiam to budowanie teraz. Wszędzie budujemy. No, lista jest długa naszych manufaktur. Na 14 poziomie mam już ich o wiele więcej, ale i tak musimy poczekać jeszcze do 16, żeby móc ostatecznie pobudować. Ej, jeszcze nie mam jakichś dyplomatycznych, o kurka. Czyli w zasadzie tych najcenniejszych towarów z Afryki jeszcze nie mam ulepszonych. No i mamy 6 tier reform. I tutaj powiem wam szczerze, nie biorę governingu, biorę autonomię. Te 10% o wiele lepiej mi zadziała na tych terytoriach. I teraz mamy 80%? Nie powinno być 70%? Halo? No, dobra. Dobra, tik miesięczny zmienił. Jeden tik, praktycznie 50 golda więcej. Już się zbliżamy do 400 golda. Chociaż już widzę, że trochę źle zrobiłem i za późno zacząłem integrowanie Portugalii. Powinienem to zrobić przynajmniej 20 lat wcześniej. Jeszcze tak poulepszam wszystkie monumenty w okolicy. Uhuhu, wojna lig! Czy ja chcę w tym uczestniczyć? Sprawdźmy. Chyba nie! Na szczęście z Austriakami mam takie pozytywne relacje, że nawet jeżeli przegrają tą ligę, nawet jeżeli dostaną baty, to raczej zawsze z nimi ponownie sojusz. Też już wreszcie stworzyć Hiszpanię dyplomatycznie i tak chcemy to zrobić oraz tak chcemy przyjąć tradycje i ambicje hiszpańskie, ponieważ one są już dużo lepsze na tym etapie gry, kiedy potrzebujemy więcej pieniążków, możemy mieć większą flotę i lepszą armię. Widać to zwłaszcza jak zestawimy obie grupy idei ze sobą. Jedyne w czym ma przewagę Kastylia to szybkość kolonizowania, a jeżeli już idziemy o dalszą rozgrywkę, to Hiszpania ma o wiele większe bonusy militarne. Imperium, nad którym słońce nigdy nie zachodzi.
całkiem nieźle. Jeżeli was ciekawi, dlaczego tak buduję te manufaktury w moich koloniach, to odpowiedź jest prosta, jak i skomplikowana zarazem. W skrócie, manufaktura zwiększa nam produkcję dóbr lokalnych, a to wtedy wpływa nam na dwa modyfikatory, na produkcję oraz na handel. A w zasadzie to na handel lokalny, który jest wyrażony. Przykładowo dla Meksyku lokalnie mamy taki handel i to wynika z sumowania wartości handlu dla poszczególnej każdej jednej prowincji, niezależnie kto ją posiada. Co prawda z naszych kolonii dostajemy też połowę ich wartości handlu oraz produkcji, ale uwaga, pomnożonych przez współczynnik taryfy. I tak dla przykładu, no połowa handlu i produkcji Hispanioli to 11,8 golda, z tego 37%, co nadaje 4,5 dukata miesięcznie. Dość malutko, prawda? Więc znowu przewagę mają manufaktury, bo znowu zwiększają współczynnik handlu danej kolonii. Tymczasem budynki produkcyjne, które mają ten modyfikator Local Production Efficiency, zwiększają tylko i wyłącznie przychody produkcji i w żadnej mierze nie wpływają na handel w danym regionie. Dlatego jeżeli chcecie zwiększyć jak najbardziej handel, to musicie budować manufakturki. No więc widzicie, taryfy nie są za dobrym modyfikatorem do zarabiania, lepiej skupić się na stricte handlu oraz na transporcie złota. Zwłaszcza kiedy skończycie idee handlowe i możecie odpalić waszą politykę zwiększającą handel, a w zasadzie to jednocześnie produkcję oraz handel, bo do czystego handlu też mamy politykę, ale ją uruchomię później, bo na razie jeszcze punktów potrzebuję do wprowadzenia technologii oraz do zanektowania Portugalii. Ale że Austria wygrała tą wojnę? Ja tego nie ogarniam, ale co ja będę narzekał? Od razu koalicja się rozwiązuje. W sumie to dobrze, może jeszcze coś podbijemy. No gdzież indziej mógłby się odpalić globalny handel. No tylko u nas. Wreszcie też mam 14 poziom technologii dyplomatycznej. Na tym podejściu w ogóle nie mam jakiegoś takiego szczęścia, tych władców są dość słabi. Pamiętajcie, dla mnie władca, który ma łącznie 12 punktów, jest słaby po prostu. No ale też nie robiłem ALDEF4, bo to nie o to chodziło w tym podejściu. No i znowu klikamy manufakturki dosłownie. Najpierw u siebie należy robić manufaktury, zawsze u siebie. Dopiero potem u kolonii, u subjectów i tak dalej. Bo u siebie będziemy czerpali korzyść dwojako, do produktu oraz do handlu. A znowu w koloniach mamy to znacznie zmniejszone. Lol, wszystkie manufakturki? Naprawdę? Tak samo potem budynki produkcyjne to tylko u siebie, ale to i tak tylko na takich prowincjach, nie wiem, do tego momentu. Dalej się już nie opłaca. Już praktycznie się w ogóle to nie opłaca w regionach Trade Company. Chociaż ostatecznie można, bo produkcja ma tylko połowę kary za autonomię. A już na pewno nigdy nie opłaca się budować tutaj budynków do manpowera oraz do taksów. Jakby się w ogóle kiedykolwiek opłacało budować budynki do taksów. Portugalię zjadłem, trochę kolonii mi doszło. No i zobaczcie, tak jak mówiłem, mam portugalski Meksyk oraz nową Hiszpanię, czyli tam, gdzie powiedziałem, porobiło mi się kilka kolonii. Czemu to poszło nagle do... A nie, bo to tylko tutaj było, przepraszam, bardzo się zdziwiłem. Całkiem nieźle to wygląda. Dostaliśmy 6 dodatkowych kupców. Integracja Portugalii podniosła mi income z 500 golda do 803. Wow! Teraz tylko jeszcze muszę przejrzeć moje nowe kolonie, których naprawdę mam sporo. Tak przeglądam i chyba wszystkie kolonie są koloniami koronnymi, tak mi się wydaje. No to jak to mamy, no to teraz musimy przejrzeć każdą jedną, no i zobaczyć, czy przysyła mi dodatkowe złoto. O! Teraz macie prawidłową całą nazwę tego przywileju. Trochę zoptymalizowałem i mamy już 844 golda. Odpalmy misję, które tutaj jeszcze trzymałem na odpowiedniejszy moment. 2000 golda z floty. A wiecie, że jeszcze mogę to zwiększyć, bo zapomniałem o monumencie? Zapomniałem o tym monumencie w stolicy. Aha! A, jeszcze ten monument musimy zrobić. Dobra. Po ulepszeniu monumentu 907 golda. Teraz ulepszymy ten portugalski. Serio? Tylko paręset golda więcej. A, szkoda. W sumie to, co bym mógł jeszcze zrobić, to zoptymalizować flotę, ale chyba mnie się nie chce. Chociaż nie, dobra, zoptymalizuję flotę, bo przecież to jest poradnikowo, więc też się tym zaraz zajmiemy. Mimo iż cofnąłem flotę 971 golda, bo troszeczkę jeszcze pozmieniałem moich kupców, że poprzesyłałem. Pamiętajcie, że chcecie, żeby wasze szlaki handlowe były jak najdłuższe. Europse jest troszeczkę inaczej niż realnie przecież na świecie. Szlaki handlowe należy wydłużać, żeby przechodziły przez jak największą liczbę obszarów handlowych. A żebyście zobaczyli, z czego to wynika, no to niestety musicie pójść na Wikipedię i przeczytać te wszystkie rzeczy, które tutaj są rozpisane i zwrócić uwagę na wzory matematyczne. Głowa boli! Ale już tak bardzo upraszczając.
przesyłając nasz handel na przykład z Meksyku do Karaibów i z Karaibów następnie do Sewilli. Mamy taki łańcuch przesyłu, który składa się z trzech punktów. I jako, że w Meksyku oraz Karaibach mamy kupców, to handel, który wypływa, outgoing, jest mnożony o pewną małą wartość. A jakie kraje przesyłają handel? No, widać to po flagach. Im więcej takich punktów nazbieramy po drodze, tym bardziej pomnożona zostanie wartość tego przesyłanego handlu. Tylko to, co trzeba jeszcze bardzo uważać, to nasz udział w tych punktach handlowych. Im wyższy, tym lepszy. Bo może się okazać, że ktoś zabiera nam połowę handlu, który tutaj przesyłamy. O, mamy też kompanię indyjską, super. Dodają też portugalskie prowincje do state'ów i pamiętajcie, że możecie wtedy użyć jeszcze raz na dopiero co zintegrowanych prowincjach holy orderów. I widzicie to? I mogę sięgnąć po hegemona ekonomicznego. Oznacza to, że mamy 1000 golda income, no co prawda po 1600 roku, a znam osoby, które by to zrobiły przed, to jeszcze z palcem w tyłku. No ale i tak czy siak, no 1000 golda total income przed 1600 i hegemon ekonomiczny to jest bardzo dobry wynik, jak na Hiszpanii. A w momencie, kiedy klikniecie tego hegemona, zobaczcie, zwiększony macie gathering, dodatkowo jeszcze macie zmniejszoną autonomię w terytoriach o 20% i zwiększoną produkcję, goods production modifier, dodatkowe 25%. To, co się za chwilę wydarzy, to jest masakra. Kilwa wzywa was do wojny. Nie, to nie to. Ile to ma mi zająć? 100 miesięcy, tak? Zwiększanie tych wszystkich współczynników? 200 miesięcy. No to jeszcze chwileczkę. W międzyczasie na nowych koloniach również puśćmy manufakturki do budowania. Co prawda mogłem to zrobić wcześniej ręcznie, ale byłem na to zbyt leniwy. Dobra, mam pierwsze 50 okrętów handlowych i te wysyłam nie mniej, nie więcej, ale do Ivory Coast. Jest dla nas to super ważne wybrzeże, bo cały handel z Afryki, Indii i tak dalej przechodzi przez Ivory Coast. Tutaj mamy 80% udziałów. No i widzicie, troszeczkę zaniedbałem centra wszystkie, więc zaraz jeszcze będę ulepszał, ale wysyłamy naszą flotę do Ivory Coast i tutaj te liczby są troszeczkę zakłamane, no ale nieważne. Handlu obecnie mamy tyle, nikomu tyle. No i w sumie muszę przyznać, że wysłanie tej floty tutaj jest beznadziejne. No i niestety tylko w ten sposób to sprawdzimy. 82%, nic praktycznie nam to nikomu nie zwiększyło, przynajmniej na odczuwalnym etapie. 3%, jest to nie warto wysłać w takie miejsce floty. Kolejne miejsce to będzie Cape of Good Hope. Waszą główną flotę handlową, na którą zazwyczaj będzie się składało pewnie około setki okrętów plus okręt flagowy z perkiem do handlu, to jest super ważne, wysyłamy bez dwóch zdań na Karaiby. To jest dla nas najważniejsze centrum handlu obecnie. I zobaczcie, zanim się to wszystko przyjdzie, w tym momencie z Karaibów przesyłamy 86 golda, zarabiamy 1076, a i nasz udział 57%, już flota dopłynęła, 75%, 112 golda, 1124, jedna dobra flota i 50 golda więcej do nas płynie. Dlaczego Karaiby są super ważne dla nas, żeby mieć tutaj jak największą flotę, a przynajmniej właśnie te 100 okrętów. Pozostałe okręty, mianowicie, bym rozesłał wszędzie tu, gdzie są właśnie te największe kwoty, czyli Meksyk, Panama, widzę, że też możemy wysłać do Lima, nie wiem, tak po 20 okrętów, żeby zwiększyć nasz udział w tym miejscu. Tak jak sprawdziliśmy, do Ivory Coast nie jest to opłacalne. Tutaj postaram się postawić więcej budynków pod handel. No, ale jeżeli byście chcieli zobaczyć po kolei, jak ostatecznie wszystko poustawiałem, gdzie jakie budynki pobudowałem i jak poustawiałem przesyłanie handlu, to pamiętajcie, że safe jest dostępny na Discordzie dla wspierających. No, wyślimy 25 do Brazylii, Rio de la Plata, Panama jest dla nas też super ważna i dało nam to kolejne 50 więcej golda inkomu. Niestety tutaj, jeżeli idzie o handel, to nie ma takiej prostej odpowiedzi, gdzie co wysyłać. No to trzeba po prostu wysłać flotę i zobaczyć, gdzie ona pracuje. Tutaj żadne te podpowiedzi paradoksowe, no po prostu nie działają. W przypadku naszego wybrzeża Kości Słoniowej, no to tutaj na pewno warto jest poulepszać wszędzie obszary handlowe i wydobywać prowincje do 10 poziomu, bo Ivory Coast też jest super ważny. Prawie, no w zasadzie to nawet ważniejsze od Karaibów by wychodziło z tego co widzę. 116 z Karaibów mamy, z Ivory Coast na ten moment 159 golda do nas leci. Tylko, że tutaj szczerze mówiąc flota dużo nie zrobi. Czyli w sumie powinien powiedzieć mało zrobi. No i na sam koniec rozbudowy naszych trade company w momencie, gdzie już po prostu wam zostaną pojedyncze prowincje, można zbudować te budynki produkcyjne, ale na większości się zmieszczą tylko dwa budynki, czyli właśnie manufaktura oraz card house zmniejszający wartość gatheringu w prowincjach. Nie wierzę, że z tego wszystkiego zapomniałem o tym monumencie. Głupi ja! No i tak jeszcze chciałem personalnie zrobić 1000 golda czystego income'u po opłacaniu wszystkiego, wszystko na maksie i tak dalej. Ja już naprawdę nie miałbym na co wydawać tych pieniędzy. No i powiem szczerze,
że dalej tuż tylko World Conquest by nam został, co byłoby nudne. A, jeszcze wysłałem flotę do Zanzibaru, bo to jest mega też ważne. Jest blisko naszych granic, mamy 7% udziałów, ale tutaj jest dodatkowe 20 parę golda. A zobaczcie, dosłałem tutaj 50 okrętów i od razu 46% udziałów. Flota jest ważna. No i w sumie, gdybyście chcieli ją powiększać, to oczywiście możemy tutaj zrobić kolejne bardzo dobre monumenty w Indiach, zwiększające naszą flotę. I w Indiach jest jeszcze jeden bardzo ważny monument pod handel, mianowicie ten, który daje nam dodatkowego merchanta, ale co ważniejsze, zwiększa siłę handlową statków oraz daje modyfikator Trade Steering. Jest też jego islamski odpowiednik w Kilwie, ale to jest, tak jak mówię, tylko i wyłącznie islamski. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten monument wpływa na waszą flotę handlową, polecam zobaczyć odcinek z Kilwy, który do tej pory bardzo wam się podobał.